ze strachem, przed frustracją i tak dalej, i tak dalej. Ale w wyniku właśnie między innymi oczywiście stawiania prawdy, oni przyjęli postawę oportunistyczną, konformistyczną. To są cechy charakterystyczne społeczeństwa polskiego, w ogóle społeczeństw liberalnych, ale polskiego może zwłaszcza, na to się oczywiście nakłada pewna trauma taka społeczna, nie zawsze wytłumaczalna przez osoby, nawet których to dotyka, związana z transformacją i odejściem, czy czasami komunizmu. Ale to jest główny problem. Jest tylu wybitnych, świętych ludzi. Już mówiłem przed chwilą o Instytucie Pamięci Narodowej. Przecież tam nie pracują ludzie z przeszłością agenturalną, a mimo tego oni nie piszą książek po latach 80., prawda? Nie ma, jak powiedziałem, tej kolejki do materiałów na temat FOZ-u i innych materiałów. Przecież to są ludzie, którzy jakby mają wszystkie instrumenty, możliwości, żeby się tym zajmować, ale zwycięża oportunizm. Strach, czy analizowanie osobistej sytuacji, czy analizowanie poszukiwania prawdy w historii w tym wypadku przez pryzmat osobistych zagrożeń i interesów życiowych. Ja się z tym spotykałem, jak byłem ponad 8 lat pracowałem w Instytucie Pamięci Narodowej, ale to oczywiście dotyczy w ogóle całej kadry urzędniczej. To, co Państwo teraz możecie oglądać w ostatnich dniach, albo jak byście Państwo oglądali jakąkolwiek komisję specjalną Sejmu. Przecież widzieliście Państwo tych prokuratorów, urzędników państwowych, którzy przychodzili i opowiadali po prostu, jak to wygląda od potrzeby. No dokładnie tak wyglądają urzędy w Polsce. Czyli oportunizm i analizowanie sytuacji w kategoriach osobistych.